Dzień dobry, nagrywam od razu kolejny odcinek. Kolejny odcinek naszej pięknej karierze w United. Na szczęście udało, poprzedni odcinek nagrał się. Chwała Bogu, wszystko już jest montowane, czeka aż go wrzucę. W tym odcinku zajmiemy się na starcie, żeby nie zapomnieć, przedłużeniem umowy kilkoma piłkarzami. Rozpoczniemy od Archera, niby ma jeszcze, ale ja chcę mu dać już ofertę jakąś. Jeżeli dostanę pieniądze, to widzicie. Mam ma jeszcze co. 75 milionów, ale ja spytałem, czy dość dużą, pokaźną klauzulą, ale ja chcę, żeby jak ktoś go chce, proszę wpaść. Pieniądze, źle zbudowany kapitan musi mieć, ale bez przesady. No, 60 tysięcy tygodniówki. Czy on będzie najwięcej na zarabiał? O, nie, drugi. Nie, drugi, okej. Makani najwięcej. Admin chodzi z drugi, z Sanamera i Redmond. Ten Archer jest trochę pod nimi, potem Sperry. Część Tima Ferreira. Ferreira ma tylko 40, no i dobra. Zacznijmy od. Właśnie nie wartkowy, zacznijmy od wolnych piłkarzy. Bo tak. Ponieważ ja lubię raz na jakiś czas kogoś wolnego wziąć, piłkarza nie mówię, że zawsze. No może jakiś ciekawy się tutaj znajdzie. Z ciekawą historią. Bo bramkarz by nam się przy. O, Filip Bednarek, Polak nie potrzebuje go. Ale pewnie wydaje mi się, że nikogo ciekawego nie znajdziemy. No chociaż może. Jakiś jeden, dwóch. Ja to taki, tacy no name trochę. O, Dupę, ale Dupę nie chcę. To będzie znowu na cieki. U mnie odcinki z tego. Wiecie co, ja rozpocznę od napastnika na razie. U mnie odcinki są chwilowe nagrywane właśnie jak robię transfery, bo zawsze nie wiem co mam tutaj robić, a plan rozwoju przy niektórym dać. Bartosz Biały jest bez klubu. A i co ja się Bartosza Białka pytam? Bo czemu by nie? Tomasz Chorny. Chory. No chorego nie potrzebuje piekarza. Może dupę chory, Jezus Maria, jakie połączenie by to było. Szkoda, że Biały bez klubu, może to bym wziął. Szukam, nie wiem kogo znaleźć. No dopiero spatrzyłem, ale. O Boże, Mariano Diaz, na pewno go biorę, chłopie. Transfer z Turecji, bo to był. Wiecie co? Szydłowy chciał poszukać. Panieże, ale. Niech tu chłopak popatrzy na niektórych. Nie wiem, taka bida tu jest. Na przykład na to na Redmonda, no to ja wziąłem takiego lepszego piłkarza. Nie, przydałbym się jakiś pomocnik, w sumie też jeden. Na zmianę. 70 to jest za mało. To mówię, piłkarz, który będzie grał już teraz. 70 to tak w nadzieję, mi da szansę. Bo uważa, że chłop 70 overa nie wykorzystaje. Dalej. Bertrand Traore. Ciekawa opcja, ale już go miałem w jednej karierze. Więc nie, idziemy na SPD. Sorry, że takie długo trwa, ale. Uuu, ale Luciano Acuna. Uważam, darmowy Francuz SPD. Jakby muszę, to wiecie co? Ja go biorę na 100%. Bo jeżeli jest chłop bez klubu, Francuz, a ja chcę kupić z kilku Francuzów, tam. Jakby to. Amadou Diarra to nie. Tą francuską kolonię chcę powiększyć. On nic nie będzie lepszego od powiększenia francuskiej kolonii. Francuzem przecież oczywiście. To prawda przeszywanym, ale Francuz to Francuz niby. Pogada mi się z moim Perinem. I to trzeci w kolekcji, bo Yoro i Perin. Perin? Chyba Perin się nazywa.
Jest Christian Norgard, ale ja nie potrzebuję Duńczyka. Ja wiem, że doświadczony piłkarz na pewno w takim klubie jak mnie by się przydał. Ale mając tamtego, zaraz sprawdzimy, czy jeszcze jest. Jest tylko popatrz SP i skrzydełka LS i PSK. Reszta nie interesuje mnie to. Szczerze, kiedyś w tej karierze było więcej takich ciekawych piłkarzy za darmo. Pewnie jakbym Cyprien, ale nie. Ale dobra, dobra. Jest to, ale pewnie ma 50 overalla. Tom Dyla. Nie, Tom Dyla akurat nie chce. Właśnie, idziemy zaraz zrobić to, co miałem zrobić. Ilkay Gundogan, no nie. Ale wybrałem się inaczej. Normalnie jak jest w karierze, jak inny problem, wziąłbym go. Toni Kroos, Jezus, jaki tu. Na pewno by chłopaki chcieli grać w takim klubie jak my. O, Macek. Fajne, ciekawe nazwisko. Dobra, idziemy jeszcze. Ile to trwa? 6 minut, dobra, to jeszcze nie tak długo. LSK, dajcie mi takiego chłopa. Tylko nie wiem, kto by mógł chcieć bez kontaktu na skrzydełkach. Ale ten, ja po niego pójdę i ja idę od razu. Sam Castillejo, nie. Ryan Fraser za słabo. Hakim Ziyech, ale to też nie jest ta liga jeszcze. Dobra, zanim pójdziemy to idziemy do szkółki. Zespół, nie. Jest szkółka. Tu jest szkółka. Nowy, najlepiej 5 na 5. Nie ma? Jest 4 na 5 najdroższy. No to chodź, przydasz mi się, dobra. Da się ciebie zwolnić. Ja się zwolnię. Ja mam Greka, który zrobi robotę, dobra. Skoro jesteś z Grekiem, ty lecisz do Anglii. Ty lecisz, w sumie nie wiem, gdzie bym mógł polecieć, więc się damy. Ej, do Szkocji. A ciebie damy do. Czekaj, bo ja dam tak. Ale muszę zgubię się teraz. Dobra, następny pójdzie do Irlandii i Walii. A ciebie damy po prostu. Nie wiem, gdzie. Do Francji. Więc dobra, szkółka już ogarnięta. Centrum transferowe. Jakie są oferty? Na razie jest jedna. Chłopca odejść. Nie, ty nigdy nie idziesz akurat. Bo ty jesteś niepotrzebny. Dobra, tu są piłkarze z mojej dodane do listy. I zaraz się niektórymi będę zajmował. Tak, ten jest bez klubu. Ten jest bez klubu, ten jest bez klubu, ten mnie nie interesuje. Ale w sumie ja chciałem Bin Shifa, wiesz, dobra. Zaraz to poogarniamy. Tylko ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Ja po prostu niepotrzebny piłkarz wyrzucę, żeby mi tutaj nie denerwowali. Albo wziąłbym sobie. Dobra. No, chcę coś zrobić porządek. Zaraz mogę jechać dalej. Z chłopakami. Kurde, też mi się dałoby wypożyczyć. Ale pierwsze wymyślenie, którego ja bym. A, nie chcę go sprzedać. A, no to mam płacić. Nie, to dzięki. Ja tu już żadnego transferu nie zrobię. To jest pewne. Championship. Padło Lisy, Southampton i Norwich chyba. Popatrzmy, czy są jakieś ciekawe piłkarze w ogóle. Bo tak średnio chyba. Dobra, idziemy do Lisów. Czekaj, jeszcze Norwich. Kiedyś miałem karierę na zakończenie poprzedniej edycji. Dobra, jest. Ja biorę 2024. Czekaj, pogłuszczę, dodaj go do listy. Ja biorę tego Amerykanina, bo potrzebuję napastnika. I to będzie mój nowy napastnik. Tak. Więc rozpoczniemy od nowego napastnika. Alario, Cannon, Edozie, Hugo Duro, Marcelo, Video, Pokum, coś tam, Brighton, Dennis Pratt, Samary, Harry Winks. Ja się nie dziwię, że nie spadł, jak w ogóle żaden piłkarz nie ma jakiegoś. Wanderson to jest i Sutar jeden. Sutara bym sobie, a Sutara bym sobie do listy. Bo nie wiadomo jak sytuacja z środkowymi obrońcami będzie. A Sutar, wiecie, to jest zawsze coś. Wiecie co, tamten jest kilku piłkarzy, którzy po jednym sezonie, kiedy spadałem do Championship, to znaczy spadałem niżej. Chciałem odejść do lepszego klubu.
No jest tak, że zrobimy z no z panem, gdzie on jest? O, pan Pepi to jest cel, którego ja bym bardzo chciał, ale jeżeli by odszedł Archer, to idę po Pepi, idę po pana. Ale jeżeli pan nie chce odejść, no to ja idę po pana Vasqueza. I ja pójdę po Brandana Vasqueza chyba. 7 6 overalla. No tak myślę teraz, albo nie brać go. Myślę. Dobra, więc to na razie będzie najnudniejszy odcinek chyba z tej kariery, serio. No na razie jest początek. McBurney do Litwo, Summons do Birnu. Ten to. Wiecie co? Niech idzie chłop. Więc zaczniemy od sprzedaży. No Fossum Mensa też będzie łakomym kąskiem przez wszystkich. I to mówię serio. Oliver McBurney, dzięki ci chłopie, ale no, nie ta liga chłopie. Sorry, ale no nie ta liga. No to jak już tak sprzedajemy, no to ja idę szukać zawodnika. Co prawda bez klubu dalej, wolni, ale ja idę szukać środkowego obrońcy, bo zaraz będę miał problem. No zaraz będę dużym problemem miał, bo jeżeli odejdzie. Znaczy, Jan Bednarek jest bez klubu, ale nie, Bednarka nie chce. Ja się nim jeszcze pogram w innych karierach. Na razie nikogo nie sprowadzę, nikogo nie sprzedaję na razie. Niepotrzebni piłkarze. Courtney Hodgson, niech zobaczy mowę, ale. W obrońcu jest potrzebny, prawy też w sumie. Potrzebny jest na obrońcę, bo jeżeli by odszedł. Na pewno to jest środkowy obrońca, pewnie jeszcze by chciał odejść. Oczywiście on na to by nie chciał pozwolić, ale no, nie mam wyjścia. No, Wolverhamptonie chyba. Emi Krav, ale jego nie. Go co drugą karierę bym brał. No, bo on jest takim piłkarzem, który idealnie się do jakiejś kariery nadaje, nie? Myślę, że jest taki dziwny, taki odcinek, ale no, muszę go sprowadzać. A nie wiem kogo, bo tak naprawdę muszę najpierw kogoś sprzedać, żeby kogoś sprowadzić, nie? Tak, polityka sobie. Znaczy nie, ale no. Wiecie, jak dostanę ofertę za jakiegoś piłkarza, to wtedy mogę myśleć o jego sprzedaży, nie? A nie, że szukam jakiegoś piłkarza, kupię, a tamto nie odejdzie, będę miał, nie, po prostu tłok piłkarzy, którzy wiecie, mogliby w innych klubach grać, a u mnie będzie jeden grał ławkę, nie? Morale będę niszczył sobie. Ty, ale Benjamin Mendy? No coś jemu tą sprawę odłożyli, no to kurde. Ale jak go nigdzie nie wiem, że dobra, dam go sobie do listy. Pewnie go nie wezmę, bo też pomyślę. Hartofor to jest piłkarz, którego bym mógł sobie wziąć, bo na ligę. Dobra, na razie jakichś piłkarzy pododajemy. I co, no jedziemy dalej. Mam nadzieję, że dostanę za. O, Fulham za 4 miliony. Fulham to jest klub, który lubi moich piłkarzy, tak bardzo. Minut, a to jeszcze nic ciekawego, więc zrobiłem Luke Graham Show. A idź, ale to jest buletem, to. Na rok cię mogę puścić. Po co Mensah, jak on nie chce sprzedawać, bo on musi grać u mnie. Fenerbahce, to jest spoko. Jak Boba jak nie pójdzie, do niego nie idzie nowe pożyczenie. Sobie pogra z Crystal Palace, dogadane. No to też dogaduje, niech chłop idzie, no, niech się chłop wybierze, gdzie się pójść grać. Jak wybierze ten, to mu nie będę bronił. Jak powie, że chce, no, na razie u mnie jest bida w kranie. Wybrał Fenerbahce. A nie, jednak Crystal Palace wybrał. No to idź do Crystal Palace. Mam nadzieję, że się tam pograsz, a nie będzie tylko grzaławkę, nie? Na razie u nas jest Sanabre, nie jest na sprzedaż akurat. Naprawdę wszystkich piłkarzy to Sanabre, którego ja. Nie chcę, żeby on. Dobra. Tragiczny może być. Tragiczny. Czekajcie, to zrobię inaczej. Chłopiec też nie ma. Trzymaj ten transferowy.
Dobra, ta fol jeszcze czeka. O, dobra, słabo. Tragicznie. Coś z niego będzie, nie wiem. O Jezus, dobra, nie. Nie. Zdobyć szarf, tempo ma słabe, ale to jest idealny taki piłka skop. Dobra, poczekamy jeszcze. Jeszcze tylko do tego. No ja muszę go skupić, nie, bo to tak 2 na 10. Wydajemy pana Anisa coś tam za 3 miliony 900 do Fulham. No na razie też wydaje piłkę, ale nikogo nie sprowadziłem jeszcze. I mi się to nie podoba. No. Lacek jest zainteresowany po co na co. Jak dostanę ofertę za Euro. No to ja mogę coś myśleć. Bierzemy. A ten taki. Nie, za, nie najdroższy, ale. Kurde, jeszcze. Ja nikogo nie sprawdziłem jeszcze. Jak to może być, że nikogo nie sprawdziłem? 7-2, 7-3. Będziemy chodzić na niego, chce sprzedać, to najlepiej. Jak nie chcesz go sprzedać, to najlepiej dla tego, którego ty chcesz zostawić, nie? Magri nie jest na sprzedaż. Jeżeli ktoś ma odejść, to mówię. No, oferta za Jesusa Ferreira by zrobiła dużo szumu. Bo jego by trzeba było sprzedać. Dobra, czy to tam sprawa? W osumencach jest nie do ruszenia pewnie. Nie, 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 nie. Dobra, ja biorę, wiecie co? Żeby to nie było odcinek, że nikogo nie kupię. No to ja idę po pana Wina Schirfa. Potrzebuję piekarza, chyba na sobie pomocy. No, fajno, fajno. Halo, przypomnę, że mam przypomnę, że czekam się. Dalej w kadrze Belgii, czy mi wypierdzielili? Szybko poszło. Już nie jestem. A nie, jestem jeszcze. A nie. A nie, dobra, jestem. Ile ty masz overalla? Znaczy, ile ty masz lat? 20, Hugo Coopers? Chyba tak się to wymawia. Tu jest jakiś region kogoś. Mgonga z mój klub, Batshuayi, nie, Vertesen, nie. Ile ty masz, Manezir? Rok starszy jest, ale no nie wybrzmi, rok nie ma. Dziwego regionu nie chcę. Wiecie co, ja ważę tego, co u Persa, co u Persa. Dobra, co u Persa, ja idę po co Persa. Kupuję napastnika z Belki. Czy o u gdzie on jest? Jezu, nie wiem, jak się nazywa. No to zrobiłem, ja nie znam. Jak on się nazywał? Powołany do kadry. Jak on się nazywa? C-U-Y. A, C-U-Y. Ile mamy odcinka? 19, propiekarz. C-U-Y. C-U-Y. Hugo Coopers. 28-latek. O Jezu, serio zmieniłeś klub? Ty uposiu jeden. No to fajnie. No to tragedia to jest, a nie. Mandela Keita, ja nie chcę napastnika. Ty, a ja no zajmę, dobra. Dante Vanezir, Vanezir, dobra, spróbujemy tego Vanzeir. Vanzeir spróbowałem, spróbujemy. Fan. Czekaj, bo Jezu, po co to samo klikam? Po 8 jestem. Dante Vanzeir.
Siedzi cały czas w Red Bullu w USA, więc on by to był taki transfer fajny, moim zdaniem. Erik jest 27-latkiem. Idealne otoczenie takiego piłkarza. 11 dni, no gdzie? 8, 8, 9 minut. Jemu chłopaki kontrakt już podpisał, super ranki 1. Okej, nie dojdę po tamtego doznania. Dobra, spotkajmy się w połowie 9. Jezus. 9 minut i lubcy. Kupiłem tylko jeszcze prosić. Zarobek na 5 5500. W 21 minucie pierwsze zmęczenie. Ale jak chłopa na rezerwę wziąłem. Nie wiem w sumie po co go wziąłem, bo mam i Lowze. Ale w sumie na środku obrony bym mógł występy. No dobra. I Lowze wziąłem, którego ja uważam za... W sumie dostanę kartę z rozwoju. Dobra, plan rozwoju jeszcze poróbmy. 8 tygodni. Nie, czekaj, to są 3. 19. 103. 7. 9. 7. 10. On jest swojego maksimum. On znowu ma swój dobry overall, więc 19. Ty to jesteś jakimś bossiem, a nie piłkarzem. 26. Ty to tak jesteś. Hammer 7. McKenny 12. Ale zobacz tutaj. No za spoko. No bo ty mnie nie interesujesz na ten Redmond. 35, więc tutaj Daniel James. Niech to robi. Niech to robi. 6 tygodni, niech to robi. Niech to robi. Takie 19 tutaj. Dobra. Tak wygląda skład. Mamy bardzo wąską kadrę. A potrzebujemy i napastnika. Hammer nie jest na sprzedaż, to się możecie wypierdzić raz. Znaczy, no Hammer, ja nigdy nie sprzedam Hammera, bo potrzebuję chłopa. No i wygrałem Antonis Nowak z hat-trickiem. Hat-trick Antonis Nowak. No to tak możemy rozpoczynać pierwszy mecz przedsezonowy. Wiecie co, ja zaraz kończę. Ja już Perin chłopy ledwo dowiem przy na pewno wyszło tak. Ale Archer, Aston Villa chce Archera, wielki powrót. Jeżeli wy go chcecie, to ja chcę za niego 52,5. Ja chcę za niego całość. Nie ma tary, co wniosę. Tylko... Jezus, po co im kolejny napastnik? Oni są coś normalni? O, może stało na mnie to sobie. Dobra, jeszcze no, na razie jedno wzmocnienie, takie ok. Nadal nie wiadomo czy odejdzie. O Jezus, my już mamy sierpień. A ja mam tak tragiczne okienko transferowe, jedno wzmocnienie. Ferreira, Arsenal, no teraz to łatwo to idzie. Mamy jedno wzmocnione piłkarz. I no nie jest na razie to tak średnio, można powiedzieć. Lauza zapłacił ktoś 13 minut, sobie akcję Lauzy. Wiecie co? My tym akcentem kończymy ten odcinek. Lauza wejdzie do innego klubu najprawdopodobniej, a ja będę musiał kogoś szukać. Więc my tym akcentem końcu dziękuję za że byli, że jeszcze widzieli ten odcinek. Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchacie, wszystko było. Przepraszam, bo taki monotyczny, taki skijowy, że no wiecie, nie ma jeszcze w tym prawej. A transfery chciałem zrobić i gówno zrobiłem, bo kupiłem jednego piłkarza na razie. I jest tragedia. Tak myślę, kogo tu jeszcze sprowadzić bym mógł, ale no na razie nie widzę nikogo. Więc ja tu będę myśleć nad kolejnymi piłkarzami. A wam życzę miłego dzionka i co? I widzimy się w kolejnym odcinku z tej pięknej serii. O, już wziął klub.
Więc do następnego, trzymajcie się. Elo.